każde z nas napisało na ten numer. Mój brat John, jego żona May, nasi kuzyni Clara i Finn oraz ich partnerzy, a także ja, jedyny singiel wśród par na naszym greenu. Obracałem mięso na greenu, kiedy John poruszył ten temat, twierdząc, że podsłuchał, jak kumple w pracy o tym dyskutowali. Po prostu piszesz, jaka jest moja data śmierci i odpisuję ci, kiedy umrzesz. Nie ma mowy, prychnęła kuzynka Clara. Żartujesz sobie. Przerażające. May potarła ramiona i zadrżała. Głupie gadanie, odpowiedziałem. John był mistrzem tego typu bzdur od momentu, kiedy byliśmy mali. Od kiedy znają się z May, każde z nich stara się prześcignąć drugie swoimi wybrykami. Od nieszkodliwych żartów, takich jak May robiąca karmelową cebulę zamiast jabłek, do wyszukanych, jak tydzień, w którym znalazłem karaluchy w całym moim mieszkaniu, nawet spadające na mnie z prysznica. John wywęszył rachunek za plastikowe karaluchy na karcie kredytowej May i przekonał mnie, żebym odegrał się na niej żywą stonogą, którą włożyłem do jej kubka. Dopiero gdy wrzasnęła i rzuciła we mnie zwierzakiem, maniakalne rechotanie Johna w końcu dało mi do zrozumienia, że rozegrał nas oboje. A ta sprawa z datami śmierci? Tak, kolejny żart Johna. Pokazywał ekran swojego telefonu. Jego data śmierci przypadała na jutro. W krótkim odstępie czasu wszyscy pozostali wysłali SMS-a na podany numer. Też dołączyłem, mimo że był to głupi żart, ale nie chciałem odstawać od reszty. Porównaliśmy odpowiedzi. Ja, 21:49 24 lipca 2023. Clara, 11:16 5 czerwca 2040. Reszta też miała odległe daty, jednak May, 21:45 20 sierpnia 2023 roku oraz John, 10:53 21 lipca 2023. Mieliśmy najbliższe daty. Jutro jest data Johna. Oczywiście przypadkowo wypada w jego urodziny. May i Clara wariowały. Ciągle pytały, czy się boi, czy się nie martwi. Phil żartobliwie zasugerował, że powinien zamknąć się w domu. Oczywiście John zrobił z tego wielkie wydarzenie, wysyłając wiadomości tekstowe przez cały poranek swoich urodzin. A potem, po 10:53, nic. SMS-y od Johna przestały się pojawiać. To wszystko było oczywiście wyreżyserowane. Tak samo jak i to, kiedy kuzynka Clara nasłała na mnie naszych rodziców, którzy zadzwonili do mnie i nalegali, żebym sprawdził, co u mojego brata mówiąc. Kochanie, wiemy, że to tylko John i te jego żarty, ale upewnij się, że wszystko z nim w porządku. Po godzinie wysłał nam wideo, dziękując wszystkim za życzenia urodzinowe i powiedział, że wkrótce zobaczy nas wszystkich, aby świętować jego urodziny, a nie śmierć. Wspomniał także o tym, że otrzymał wiadomości od mamy i taty i wielu innych osób i jak zabawnie się to rozprzestrzeniło. Nawet jego szef miał zadzwonić, martwiąc się o niego. Czasami miałem ochotę udusić mojego młodszego brata. W każdym razie wszyscy zgodziliśmy się później na jego przyjęciu urodzinowym, że nikogo nie udało mu się oszukać i zapytaliśmy go, do kogo właściwie pisaliśmy. Okazało się, że pisaliśmy do Aisha, dziewczyny, którą poznał i z którą planował mnie umówić. Miło z jego strony, chociaż tego rodzaju randki rzadko działały na moją korzyść. Dodałem więc numer do moich kontaktów, a następnie wysłałem jej wiadomość. Ja. Hej dziewczyno z randki ze śmiercią. Aisha, prawda? Więc mój mały braciszek wciągnął cię w jeden ze swoich niecnych planów. Aisha. 21:49 24 lipca 2023. Ja,
Lol, John już się wygadał, że nas wkręcaliście. Możesz odpisać normalnie. Aisha, 21.49 24 lipca 2023. Zmarszczyłem brwi, gdy zauważyłem coś, co pominąłem za pierwszym razem. Pokazałem grupie mój telefon. Słuchajcie, nie sądzę, że to jest Aisha. Wszyscy zaczęli się śmiać, bo oczywiście myśleli, że ich wkręcam. Potem otworzyłem kontakt, aby mogli zobaczyć numer. Okazało się, że przez cały ten czas wysyłałem SMS-y na numer różniący się jedną cyfrą. Wszyscy inni wysyłali wiadomość do Aiszy i dostawali od niej wymyślone daty śmierci. Ja jednak wysłałem wiadomość do kogoś innego. Kiedy zdali sobie z tego sprawę, grupa otrzeźwiała. No, więc do kogo pisałeś? John chwycił mój telefon z oczami błyszczącymi ciekawością. Nie mam pojęcia. Zapytaj ich, kim są. Zaproponowała kuzynka Klara, więc tak zrobiłem. Znowu ta sama odpowiedź o 24 lipca i godzinie 21.49. Ach, pozwól mi spróbować. May wstukała tajemniczy numer w swój telefon i wysłała SMS-a, po czym niemal natychmiast zadzwonił dzwonek z odpowiedzią. 12.33 24 lipca 2023. Dzień się zgadzał, ale godzina była inna. O mój Boże, co? Ale ciary! Pisnęła Klara. To jest przerażające. May spojrzała na Johna. Tak się robi żarty z datą śmierci. Ty to ustawiłaś? Zapytał ją John. Nie, przysięgam. Dobra, wystarczy już dat śmierci. Oświadczył tata. On i mama mieli już dosyć naszych wygłupów. Rozmowa została przerwana. Kiedy później wracałem do domu, podszedł do mnie John. Wydawał się zirytowany, przekonany, że albo ja, albo ktoś inny kopiujemy jego pomysł, który, jak twierdził, nie był zabawny, skoro już to wcześniej zrobił. Najwyraźniej bardzo chciał wiedzieć, kto za tym stoi. Powiedziałem mu, że nie mam pojęcia, ale samo jego pytanie wywołało w moim mózgu zimny niepokój. W końcu, jeśli to nie było któreś z nas, to czyj to był numer? Wyobrażałem sobie, jak na moje SMS-y odpisuje jakiś nieznajomy psychopata. John mruknął, że to prawdopodobnie May, po czym uśmiechnął się i zachęcił mnie, żebym napisał do Aisha. Staraj się być opanowany, powiedział. Myślę, że słowo, którego szukasz, to odpowiedzialne. Zasugerowałem. Może poważny, dojrzały. Czyli wszystkie synonimy nudnego. Odpowiedział śmiejąc się. Na odchodne pokazałem mu środkowy palec, a potem na kilka dni zapomniałem o całej sprawie. Nawet tego nie pamiętałem aż do dzisiaj, kiedy napisałem do Aiszy na zły numer i otrzymałem tę samą odpowiedź. Aisha, 21.49 24 lipca 2023. Cholera, zapomniałem usunąć numer daty śmierci z moich kontaktów po wpisaniu jej imienia. Zrobiłem to teraz. Już miałem wysłać wiadomość do prawdziwej Aiszy, kiedy ciekawość znów przywróciła mnie do numeru daty śmierci, który teraz pojawiał się jako nieznany w moim telefonie. Wysłałem wiadomość. Ja. Kto tam? Nieznane. Ta sama data, ta sama godzina. Ja. May? Nieznane. Znowu to samo. Pieprzyć to. Pożyczyłem telefon współpracownika z pytaniem, czy mogę wysłać krótkiego SMS-a, ponieważ mój telefon panu. Małe kłamstewko. Czasami potrafiłem być tak podstępny jak John. I ponownie wysłałem na ten sam numer pytanie. Ja. Kiedy jest data mojej śmierci? Nieznane. 21.49 24 lipca 2023. Ja pier. Zjeżyły mi się włosy na karku.
Jakim cudem ktoś z tego numeru odpowiedział z tą samą datą i godziną na zupełnie inny telefon? Nie mogłem zignorować nagłego lodowatego uścisku strachu. Zadzwoniłem do Johna, ale włączyła się poczta głosowa. Chwilę później mój telefon zawibrował. Spojrzałem na ekran. John odpisał SMS-em. John, jestem w pracy. Wysłałem szybką serię wyjaśnień. John, jedna sekunda. John, trzy kropki. Mam 21:42 24 lipca 2023. 7 minut przed tobą. Pewnie to May. Lol. Kilka godzin później John spotkał się ze mną w moim szeregowcu. Powiedział mi stanowczo, że nie może ustalić, kto jest właścicielem tego numeru i uderzyło mnie, że skoro pracuje w firmie technologicznej, prawdopodobnie próbował wszystkich sztuczek, aby go wyśledzić. Choć może być irytujące, jest niesamowicie inteligentne. Fakt, że nie domyślił się, skąd się to wzięło, sprawił, że węzeł w moich jelitach się zacisnął. Ogarnął mnie okropny strach. Jestem pewien, że to tylko May. Nie było jej cały dzień, nie odpowiadała na żadne moje wiadomości. Założę się, że zaplanowała to wszystko, żeby nas przestraszyć. John mówił swobodnie, przewracając oczami. Nigdy nie lubił się przyznawać, kiedy coś go przestraszyło. Jednak dorastając z nim, widziałem to w napięciu wokół jego oczu, w sposobie, w jaki jego uśmiech ich nie obejmował. Zadzwoniłem na telefon May, prosto na pocztę głosową. Jest na koncercie z Klarą i jej mamą, powiedział John. Mówiliśmy o tym przez cały tydzień. To nie przypadek, że koncert kończy się na pół godziny przed naszą datą śmierci. Daje to jej wystarczająco dużo czasu, żeby przybiegła tutaj i nas przestraszyła. To część tej całej sprawy. Zaufaj mi, niedługo tu będzie. A potem uśmiechnął się, wskazując na mojego laptopa. Piszesz to wszystko na kompie? Tak, zacząłem pisać wcześniej tego popołudnia. Dokumentowałem to wszystko na wypadek... Cóż, na wszelki wypadek. To wspaniale. A wiesz, znam kilka osób, którym możesz to wysłać. Wiesz, spraw by stało się viralowe. Wiesz, ile można zarobić na takim vlogu? Pewnie nic, daj spokój, odpowiedziałem. Przewrócił oczami. To tak, jakbyś nawet nie chciał dziewczyny. 21:39. Nadal nie ma odpowiedzi od May. Nagle mój telefon zawibrował. John miał swój wyciszony, ale jego oczy rozszerzyły się, gdy ekran się rozjaśnił. Zamrugał i pokazał mi swój telefon. Oboje mieliśmy takiego samego SMS-a. Nieznane. Puk, puk. Na dole z frontowych drzwi kamienicy rozległo się pukanie. John podskoczył. Pokiwał głową. May jest dobra. Cofam to. Nieźle nas straszy. Ja z kolei byłem zbyt przerażony, żeby cokolwiek powiedzieć. Naprawdę miałem nadzieję, że to była May. John krzyknął. May, czy to ty? Kiedy ponownie zawołał, w jego ciele widać było napięcie. Potem przyłożył telefon do ucha, dzwoniąc do May i zachichotał z ulgą. Też to usłyszałem. Dzwonek telefonu gdzieś za drzwiami wejściowymi. To był dzwonek May. Była na zewnątrz. John odłożył telefon i zawołał. Mam cię, May. Wiemy, że to ty. Uśmiechnął się do mnie. Za chwilę wracam. Powiedział i pospieszył na dół. Mój telefon znów zabrzęczał. Puk, puk, puk. Z dołu kliknięcie zamka w drzwiach wejściowych. Spojrzałem na godzinę w telefonie. 21:41. Czas Johna prawie się skończył. May naprawdę doskonale to wszystko zaplanowała, aby mogła przybyć dokładnie wtedy, gdy John miał spotkać swój koniec. Słyszałem, jak woła przez frontowe drzwi do May. Pewnie ukrywa się gdzieś, żeby się na niego rzucić.
Chwilę później usłyszałem szuranie, gdy zakładał buty i wychodził na zewnątrz. Mój telefon zawibrował. John, zaraz wracam. Już miałem zamknąć przeglądarkę. Tę przeglądarkę z otwartym oknem na stronie, na której dokumentowałem to wszystko, kiedy mój telefon znów zawibrował. Tym razem to nie był John ani nieznany numer. To była kuzynka Klara. Klara. Hej, masz wieści od May? Ja. Tak, a o co chodzi? Klara. Och, dzięki Bogu. Miała się spotkać ze mną i z mamą. Miałyśmy jechać na koncert. Naprawdę się o nią martwiłyśmy. Wszystkie nasze połączenia trafiały na pocztę głosową. Możesz ją zapytać, dlaczego nie przyszła? Koncert. John też o tym mówił. A teraz przypomniałem sobie, jak May mówiła o tym koncercie przy Greenu. Jak spędziła tygodnie, próbując zdobyć te bilety. I teraz na niego nie poszła? Nagła mdłość skręciła mi żołądek. Przerażenie zmieniło się z mrowienia w okropne szarpanie, jakby właśnie zapadła się pode mną ziemia. Krzyknąłem. John, znalazłeś ją? Mój telefon zawibrował. John. Puk, puk, puk. Pukanie do drzwi było tak głośne, że aż podskoczyłem. To nie było na dole schodów z przodu budynku, ale tuż za drzwiami do mojego salonu. Jednak nie słyszałem żadnych kroków na schodach. Jest tam kto? Zapytałem przerażony. Wpuść nas, odezwał się John. Na dźwięk jego głosu zalała mnie fala ulgi. Wstałem od laptopa i sięgnąłem do klamki. Nie wiem dlaczego, ale nagle się zawahałem. Ja po prostu... Uczucie strachu było jak pętla zaciągnięta wokół mojej szyi, odcinająca dostęp powietrza. To było jak ostrzeżenie, jakiś prymitywny instynkt. Dlaczego nie usłyszałem kroków? Zadzwoniłem na telefon Johna. Słyszałem sygnał, po czym włączyła się poczta głosowa. Napisałem do niego, dlaczego nie odbierasz telefonu? Cisza. Potem głos Johna, na tyle bliski, że było jasne, iż dzielą nas tylko drewniane drzwi. Ponieważ jestem tuż za drzwiami? Skąd mam wiedzieć, że to ty? Jego odmowa odebrania telefonu wbiła mi się w pamięć jak kość z kurczaka zaklinowana w gardle. Eksplozja dźwięku dzwonka mojego telefonu sprawiła, że podskoczyłem. Odebrałem połączenie i głos Johna szepnął mi do ucha. Jesteś teraz szczęśliwy. Tak, powiedziałem z ulgą. Puk, puk. Powiedział i prawie mogłem usłyszeć jego śmiech. Wpuść nas. Nie. Ziom. John wydawał się zirytowany. Mój telefon zawibrował. John. Smutna buźka. Szybko odpisałem. Ja. Wpuszczę was po 21:50. John. Ponownie smutna buźka. Zapukał do drzwi. Wpuść nas, dodał. Jesteś śmieszny, brachu. Zapukał do drzwi. Po prostu otwórz drzwi, to my. Gdzie jest May? Zapytałem. Długa przerwa. Nadal nie słychać szelestu, kroków ani innych ludzkich dźwięków. Potem śpiewny głos May. Otwórz drzwi. Za 5 minut. Powiedziałam. Była 21:45. Naprawdę chcesz, żebyśmy po prostu stali na korytarzu przez 5 minut? Warknął John. Pospiesz się. Wpuść nas. Zawołała May. Wpuść nas. Zagrzmiał John. Ale im bardziej domagali się, abym otworzył drzwi, tym bardziej mój puls przyspieszał, a ręce stawały się śliskie od potu. Dlaczego to miało takie znaczenie? Co im robiło te 5 minut? Czasami z rodzeństwem wdajesz się w te walki o władzę. Tak właśnie się czułem. Jakby to był John, który próbował zmusić mnie do robienia rzeczy po jego myśli, zirytowany tym, że próbowałem go kontrolować. Tylko, że nie próbowałem ich kontrolować. Ja autentycznie się bałem. Odmówiłem otwarcia tych drzwi.
Krzyki i błagania trwały, a mój telefon nagle zaczął wibrować tak bardzo, że musiałem go chwycić, żeby nie spadł z biurka. SMS-y przychodziły bez przerwy, a drzwi wciąż grzechotały. Puk, puk, puk. I tak kolejnych 10 wiadomości na sekundę. O 21:49 dźwięki nagle ucichły. Czekałem kilka minut, zastygły w przerażeniu, aż w końcu podszedłem do drzwi, drżącymi rękami zaciskając palce na gałce. Otworzyłem je. Na korytarzu nikogo nie było, tylko kilka brudnych śladów na ziemi. Dziwne, John zawsze zdejmował buty przed wejściem. Frontowe drzwi były szeroko otwarte, wiał chłodny wietrzek. Zszedłem na dół i wyjrzałem na zewnątrz, po czym je zamknąłem. Może byli w tym razem? Może robili jakiś wymyślny żart, jak z karaluchami? Wróciłem na górę i ponownie zadzwoniłem na telefon Johna, mając nadzieję, że tym razem odbierze. Ale nie było odpowiedzi. Dzwoniłem i dzwoniłem. Na nic. Już miałem wyjść i ponownie go poszukać, kiedy zauważyłem coś na sofie. To był telefon Johna. Musiał zostawić go w moim salonie, kiedy zszedł po mej. Odblokowałem go i zobaczyłem nieodebrane połączenia, a także kilka wiadomości od Klary z pytaniami o May i o koncert. Wiedział, że May zaginęła zanim przybył. To wyjaśniało, dlaczego był taki spięty. Ale nie chciał się do tego przyznać, myśląc, że tylko przewyższyła go w jego dowcipie. To również wyjaśniało, dlaczego tak mu ulżyło, że tak mu się spieszyło, żeby się z nią spotkać, kiedy usłyszał jej dzwonek. Sprawdziłem też jego historię SMS-ów. Żadna z jego wiadomości puk-puk po jego wyjściu nie pochodziła z tego telefonu. Jest już prawie 22:30 według zegara analogowego na mojej półce z książkami. I muszę wam coś powiedzieć. Jestem przerażony, ponieważ mój telefon i laptop są zamrożone na 21:49 i tak było przez ostatnie pół godziny. Próbowałem dzwonić do mamy. Próbowałem dzwonić do taty, kuzynki Klary czy kogokolwiek innego, ale linia jest ciągle zajęta. Bez względu na to, do kogo dzwonię, jest zajęta. Mój laptop, jak cała zamrożona technologia, nie działa. Na szczęście nadal mogę pisać w oknie, które jest już otwarte, więc to właśnie robię. Dokumentuję. Modlę się, abym mógł to opublikować i uzyskać pomoc. Mój telefon właśnie zawibrował. John. Puk, puk, puk. Teraz telefon wyślizguje mi się z palców, a lodowate pazury strachu przecinają mój kręgosłup, bo pukanie dobiegło z wnętrza pokoju i nagle przypomniałem sobie, jak wcześniej wyjrzałem przez drzwi, zanim zdałem sobie sprawę, że zegary się zatrzymały. Piszę te słowa na laptopie tak szybko, jak tylko potrafię je wymyślić, gdy nagle John chichocze, tak jak zawsze, kiedy robił naprawdę dobry żart, jeszcze za życia. I szepcze mi prosto do ucha. Hej, dziękuję za wpuszczenie mnie. Autor Quincy Lee. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Lee TV, Mateusz Salak oraz Polish Sausage. Do usłyszenia.